Bardzo serdecznie zapraszamy na dyskusję dzisiaj, która będzie poświęcona współpracy organizacji pozarządowych i samorządu, proszę Państwa. W ten dzień święta wolności i święta społeczeństwa obywatelskiego chcielibyśmy też porozmawiać trochę o przyszłości, ale przede wszystkim o przyszłości i o konkretnych sprawach, rozwiązaniach, o tym, w jaki sposób jeszcze lepiej może ze sobą współpracować społeczeństwo obywatelskie reprezentowane właśnie przez organizacje pozarządowe i samorząd. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tej rozmowy. Przedstawię dzisiaj naszych gości. Pani Karolina Drescher-Smalec, prezeska OFOP-u Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Dzień dobry. Pani Monika Habior, wiceprezydentka miasta Gdańska. I pan Jerzy Boczoń, również z Gdańska, prezes Fundacji RC, czyli fundacji wspierającej organizacje pozarządowe w Gdańsku. Ja mam na imię Maria Klaman i mam przyjemność poprowadzić tą rozmowę. Oczywiście Państwa bardzo też serdecznie zapraszamy do włączania się do tej dyskusji. W związku z tym, że dzisiaj organizatorzy miasto Gdańsk, organizacje pozarządowe i mieszkańcy zapraszają nas do świętowania, świętowania wolności, świętowania właśnie praw obywatelskich, to chciałabym rozpocząć od tego momentu sukcesu i świętowania i zaprosić Państwa do podzielenia się i zastanowienia się nad tym, co współpraca między samorządem, czyli w zasadzie między władzami miasta, organizacjami pozarządowymi, na dzień dzisiejszy przez te ostatnie lata uważa za swój największy sukces i co najmocniej dzisiaj de facto świętuje. Do kogo to pytanie? Może pani wiceprezydent zacznie. Więc tak, ja świętuję to, że widzę tutaj przyjaciół, którzy się angażują w działania obywatelskie i świętuję to, że jako wiceprezydentka, czy zastępczyni prezydenta, że się znamy. Bo to świadczy o tym, że zresztą pokazaliśmy to ostatnio, bardzo w ostatnich miesiącach, że mamy taki kapitał wspólnoty polegający na tym, że mamy ze sobą bezpośredni kontakt stały. Jeśli musimy się nad czymś zastanowić, to wiemy z kim. Jeśli mamy jakiś problem i chcemy zaproponować rozwiązanie, to wiemy jak się zorganizować, że ten kontakt między nami jest stały. Nie będę tutaj witać każdej osoby po kolei, która tu siedzi, ale one wiedzą, każde z nich, co razem żeśmy zrobili. I myślę, że dla mnie to jest powód do świętowania. To, że nie tylko czujemy i wiemy, że robimy rzeczy razem, ale no w ostatnich miesiącach zademonstrowaliśmy to świetnie. No ten moment, kiedy w 2 dni po wybuchu wojny w Ukrainie spotkaliśmy się w Centrum Dolna Brama, ja tego nigdy nie zapomnę, gdzie przyszło kilkadziesiąt organizacji, ponad 100 osób, które po prostu przyszły o 10 rano w sobotę, rozdzieliły między siebie zadania, były też online i zaczęliśmy działać. I w takich momentach potwierdza się kapitał wspólnoty, w takich momentach się buduje kapitał wspólnoty i w takich momentach jest czas na to, żeby też spojrzeć na nią i się zastanowić, czego jeszcze chcemy, a wiadomo, że zawsze czegoś chcemy. O to, czego chcemy, też na pewno będziemy poświęcimy tę uwagę. Pani Karolino, jak to wygląda z pani perspektywy, z perspektywy organizacji pozarządowych? To, co tutaj zresztą pani wiceprezydent powiedziała, bardzo ważny jest ten moment, kiedy możemy wspólnie podejmować działania bardzo konkretne. Oczywiście takie debaty, jaką dzisiaj mamy okazję, w jaką państwo słuchają, my w niej uczestniczymy, są ważne, ale jeszcze ważniejsze są te momenty, kiedy możemy spotkać się wspólnie po to, żeby zrobić coś ważnego, co określamy właśnie jako czasami konieczne. Nie jest to jakimś naszym planem, ale po prostu życie zaskakuje, chociażby właśnie wojna w Ukrainie. Ale tak naprawdę i wcześniejsza sytuacja covidowa, kiedy to właśnie organizacje pozarządowe wspólnie z samorządami stanęły właściwie w ciągu kilku godzin na wysokości zadania, podejmując
podejmując działania w momencie, kiedy jeszcze nikt nie wiedział w ogóle, co się dzieje, ani co zrobić, a jednocześnie byli ci, którzy potrzebowali tego, żeby ta reakcja szybko przyszła. I myślę, że to mimo tych przykrych okoliczności, bo tutaj mówimy o takich trudnych sytuacjach, tragicznych wręcz sytuacjach, ale jednak wydaje mi się, że to buduje tą naszą rzeczywistą współpracę i wspólnotę. To właśnie w takim realnym działaniu wykuwa się i zaufanie, i to, że właśnie znamy się, co później pomaga nam też, myślę, że szybciej i efektywniej działać. I to pewnie też będziemy w dalszej części debaty mówili o tych różnych wyzwaniach, które będą się pojawiały. Myślę, że tutaj dobrze i mogę to zadeklarować ze strony organizacji pozarządowych, ale mam też taki odsłuch ze strony kolegów i koleżanek z samorządów, że przy ograniczonych zasobach, a tak wielu różnych wyzwaniach, czasami bardzo nieoczekiwanych, to właśnie te momenty wspólnie, kiedy łączymy swoje potencjały, działamy, osiągamy konkretne rzeczy, to są te najważniejsze i też nie możemy zapominać o tym, żeby je świętować, żeby chociaż w drobny sposób cieszyć się tym, że coś nam się udało, że jesteśmy o ten kolejny krok do przodu. Dziękuję bardzo. Panie Jerzy. Uczestnik wydarzeń. Jak to wygląda z pana perspektywy? Rozumiem też, że poprosiłabym o taką perspektywę też trójmiejską, gdańską. Co pan dzisiaj świętuje, co jako organizacje pozarządowe trójmiejskie, co jest też sukcesem też takim konkretnym, jeśli mogliby państwo jeszcze powiedzieć o tym, co, z czego konkretnie jesteście dumni. Witam państwa serdecznie. Ja to jestem raczej ten, który zawsze krytykuje, ale ponieważ pierwsza runda jest pozytywna... Pytanie było tendencyjne, musisz powiedzieć, z czego się cieszysz. Tak, ale dlatego na margines je wyrzucam, tą uwagę. I w pierwszej rundzie oczywiście postaram się być tak optymistyczny, jak to tylko możliwe. No cieszę się ogromnie, że po raz kolejny w tym miejscu działacze społeczni, aktywni obywatele się spotykają. W 2019 roku to zaczęliśmy na wielką skalę i wydaje mi się, że kontynuowanie, podsycanie tego jest fantastyczne, bo te relacje na co dzień, nie mówię o ostatnim okresie, bo no, to już koleżanki wspomniały, że zostaliśmy zmobilizowani, ale że troszkę te relacje pomiędzy organizacjami wygasały. Ja bym powiedział, że sektor jako sektor się osłabił, natomiast bardzo dużo silnych organizacji powstało i z tego się bardzo cieszę. Ale idąc dalej tym nurtem pozytywnym, to, że łączenie potencjałów, chyba się tego zauważyliśmy, że łączenie potencjałów jest bardzo ważne, istotne i to chyba, tego się wszyscy chyba nauczyliśmy w ostatnim czasie. A mnie najbardziej cieszy to, że społeczeństwo polskie, no do niego się ograniczę, na pewno wybrzeża, jest społeczeństwem wrażliwym, że nie zatraciliśmy wrażliwości, że reagujemy na sytuacje trudne, reagujemy też na sytuacje radosne i to jest, że jeszcze się umiemy cieszyć i bawić i to jest ten potencjał, którego wydaje mi się nie wolno zaniedbać, że teraz to, co z tym zrobimy, bo rozumiem, że będziemy dalej dywagować o tym, co z tym wszystkim można zrobić, to jest ogromna odpowiedzialność po wszystkich stronach. Nie chcę powiedzieć po obu, bo obie to mówią, że jest jedna i druga i być może coś tam mają przeciwko, ale po wszystkich stronach, po stronach wszystkich graczy publicznych, społecznych, którzy biorą w tym udział, żeby potencjał społeczeństwa, chęć angażowania się, chęć bycia wolontariuszem, ale nie tylko, angażowania się w różnych formach nie został zaniedbany i zaniechany, bo to będzie dla mnie ogromnym grzechem i tak jak się 30 lat zajmuję, aż strach powiedzieć, w tą sferą, to mam wrażenie, że sytuacje takie jak ostatnio, pandemia, bardzo trudna, no, zapędzająca nas do domów, odrzucająca trochę od siebie, spowodowała jednak mobilizację. Trochę inaczej musieliśmy na to zareagować, ale była to ogromna mobilizacja i dzięki temu, tak jak kiedyś profesor Osiatyński powiedział, kryzys, czyli szansa, że ten kryzys doprowadził do bardzo trudnych, bo 1/3 sektora z tego z badań ogólnopolskich wynika, że osłabła, straciła coś w tym czasie, no to jest 40 tysięcy organizacji, 1/3 sektora pozarządowego w skali Polski, ale jednak udało się wypracować, dostrzec inne możliwości rozwoju i wypracować inne ścieżki
dochodzenia do dobrych rezultatów. No wojna w ogóle pokazała w Ukrainie u przyjaciół, że jesteśmy w stanie się niezwykle zmobilizować i tylko chodziłoby teraz o to, żeby ten zmobilizowany potencjał nie został tylko po domach, w przyjaźniach osobistych, co jest oczywiście bardzo ważne, tylko został, przepraszam za to słowo, zinstytucjonalizowany, czyli ubrany w takie ramy, które pozwoli się temu entuzjazmowi rozwijać. Tak, no ja myślę, że takie ramy i w Trójmieście i w ogóle, no to pan jest też państwa organizacja tego przykładem i Karolina Drescher, OFOP czy NGOPL, Klon Jawor, to są organizacje, które właśnie pomagają w tej instytucjonalizacji, tak? W instytucjonalizacji właśnie oddolnego ruchu społecznego. Ja rozumiem, że pan mówi o kryzysie organizacji pozarządowych wywołanym pandemią i takiego spadku po prostu aktywności wywołanych tym, że trzeba było działać w innym zakresie, z technologią, mniej mieliśmy możliwości na spotkanie się i działanie, tak? Bo to jest chyba to słowo, które zarówno i w samorządzie, i w organizacjach pozarządowych jest takim pierwszym słowem, które mi zawsze przychodzi na myśl, to jest działanie i to działanie też wspólne. Ja chciałabym na razie może pandemię jeszcze zostawić, ale wrócić właśnie do kryzysu, bo rzeczywiście oczywiście kryzysy z jednej strony, to co pan powiedział, to też padło z pań ust, że on pozwala na nowo wytworzyć energię, zwłaszcza myślę u nas Polaków i ta energia powstała, ale też te kryzysy pokazują trochę momenty czy obszary, w których coś generalnie nie działa. Chciałabym najpierw państwa zapytać o to, co zadziałało, jeśli chodzi o kryzys uchodźczy, o to, co państwa zdaniem było takimi czynnikami, właśnie, które świadczą o sukcesie tego, o mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego, o mobilizacji samorządu, ale też przede wszystkim połączenia samorządów i społeczeństwa obywatelskiego. Przy tym też chciałabym zapytać, jakich państwo nawzajem od siebie nauczyli się kompetencji, zobaczyli w jakich obszarach te organizacje pozarządowe mają potencjał do wzięcia, w jakich obszarach to właśnie samorząd jest tym, który będzie spiritus movens i tak dalej. Pani Karolina, jeśli pani mogłaby zacząć. Myślę, że to, czego się nauczyliśmy, to chyba takie zrozumienie, jak blisko nam do siebie, że w tych miastach, miasteczkach, w społecznościach lokalnych to tak naprawdę ci aktywni obywatele, no bo czymże są organizacje pozarządowe, jeśli nie właśnie tymi aktywnymi obywatelami, którzy posiadając jakiś dodatkowy nadmiar energii decydują się zainwestować go nie tylko w swoje prywatne kwestie rodzinne, osobiste, ale łączą się po to, żeby zrobić coś dobrego dla wspólnoty. No i czymże są samorządy, jak nie właśnie mieszkańcami danego obszaru, którzy też wspólnie mogą podejmować decyzje, czy poprzez wybory, ale też przez codzienną działalność, gotowość do jakiejś aktywności. Więc myślę, że to, jak blisko nam do siebie i to, jak ważne jest, żebyśmy też dali sobie nawzajem szansę na to, żeby wspólnie działać. Myślę, że tutaj mówimy na razie o takich fajnych, mocnych przykładach. Oczywiście nie wszędzie jest tak, nie wszędzie są organizacje, które są gotowe do współpracy, nie wszędzie jest samorząd, który w ogóle widzi organizację. Myślę, że to jest taka codzienna praca nad tym też, żebyśmy lepiej się rozumieli, żeby w coraz większej ilości miejsc tak było. Ale to, jak bardzo blisko nam do siebie, ale też jakie zasoby mamy, one są inne, ale tak naprawdę w wielu momentach właśnie ta komplementarność tych zasobów, kiedy z jednej strony samorząd zobligowany konkretnymi przepisami nie może podjąć pewnych działań, bo musi wcześniej dopełnić procedur, z drugiej strony organizacje, które akurat w tym momencie nie są zobligowane takim czy innym przepisem, mogą zacząć działać i vice versa, jakieś inne sytuacje można by tutaj wskazywać, żeby mieć poczucie takiej wspólnoty właśnie, że tego, że możemy wspólnie od siebie wiele się nauczyć, wspólnie działać i wspólnie wykorzystywać te zasoby, patrząc właśnie na to, na te duże potrzeby i cały czas na ograniczoność zasobów, które posiadamy.
Pani Karolina, ale jeśli... Ja mam powiedzieć? A tak, tak. Ja myślę. Ja myślę, że sądzę, że nie wiem, czy działa mikrofon. Raz. Działa? Działa. Myślę, że to, czy my się uczymy od siebie, to jest jedno. Ale ja myślę, że my przede wszystkim uczymy się o Polsce, pracując razem. I o naszym otoczeniu, o prawie, o tym, co nie działa. I jakby to jest to, co nas najbardziej gna do przodu, moim zdaniem. Bo to, czy my się uczymy od siebie, to jest bardzo operacyjne. Urzędnicy, bo myślę, że to też jest trochę tak, że osoby działające w samorządach, to też nie jest jednorodna grupa i są takie, które wywodzą się ze środowiska pozarządowego, na przykład jak ja, i jest mi tu trochę łatwiej, ja się bardziej uczę samorządu pewnie i bardziej i urzędu, ale są też takie, które całe życie są w urzędzie i rzeczywiście to spojrzenie jakby jest ciekawe w drugą stronę, ale mi się wydaje, że to, co się zadziało w ostatnim, w zasadzie więcej niż teraz, bo ja też patrzę tutaj na burmistrza Michałowa, który siedzi, się nie mylę, z nami, który opowiadał niesamowite historie o granicy i myślę, że myśmy się nauczyli strasznie dużo o Polsce, bo powiem wam konkretną historię, co się działo przed tym atakiem Ukrainy na Polskę. To opowiadam często, jeżeli ktoś już to słyszał, to przepraszam. Spotykaliśmy się bardzo regularnie z Radą Imigrantek i Imigrantów, żeby się przygotować do tego, co się będzie działo, bo wiadomo było, że coś się będzie działo, tak? Było to jasne. Analizowaliśmy konkretne scenariusze. W Radzie Imigrantów są uchodźcy, którzy przybyli z Ukrainy w czasie tego ataku na Donbas, tego pierwszego i aneksji Krymu. I oni nam mówili konkretnie, jakie skrypty działania, czego możemy się spodziewać po tym, jak będą się zachować osoby, które przekroczą granicę. I opowiadali nam konkretnie dlaczego, ponieważ tak, a nie inaczej działa polskie prawo. I rzeczywiście, kiedy nastąpił ten atak i zaczęła płynąć fala uchodźców, to wiedzieliśmy, że będzie płynąć, to prawo tak właśnie działało. Znaczy to prawo działało dokładnie tak, jak oni powiedzieli. Nie opłacało się rejestrować w Straży Granicznej, bo było wiadomo, że nie będzie można pójść do pracy. To był główny problem, którego ludzie się bali. I powiem wam o dwóch rzeczach. Jedna, w Gdańsku, kiedy zaczęliśmy działać na Dolnej Bramie, byliśmy przygotowani na to, że ludzie nie będą się chcieli rejestrować. Więc to, że Fundacja Gdańska od razu odpaliła zbiórkę, to, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od razu zaczął robić wywiady z ludźmi w taki sposób, żeby zbierać dane i analizować sytuację i kierować tam, gdzie jest pomoc ze środków, które nie są samorządowe, bo nie były uwolnione. Nie można było dawać pieniędzy samorządowych, tak? Czy tam datków, czy nawet zakupów za bardzo robić. Więc myśmy to mieli od razu rozpracowane dzięki współpracy ze społeczeństwem obywatelskim. No, Rada Imigrantów i Imigrantek nie jest organizacją pozarządową, jest ciałem doradczym, ale te wszystkie ich rady pomogły nam dobrze zorganizować tą pomoc od razu, i pomogły nam powiedzieć później, kiedy spotykaliśmy się na spotkaniach tego spotkania rządu i samorządu, powiedzieć, jakie konkretnie zmiany w prawie są potrzebne, żeby to się nie działo. I to jest taki przykład, uważam, dla mnie to był bardzo konkretny przykład, gdzie razem mogliśmy dojść do jakiejś diagnozy o Polsce, razem mogliśmy wykorzystać swoje zasoby, żeby pomóc tym, którzy potrzebowali elastycznie, czyli to jest ta domena NGO-sów, ale wykorzystaliśmy też zasoby samorządu, ale również lobbowaliśmy skutecznie na zmianę i to się przekuło na specustawę, więc wydaje mi się, że współpraca na początku to jest jedno, ale co my z tą współpracą robimy, to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Tutaj pani wiceprezydent podniosła, myślę, super ważną rzecz, to znaczy też tak wychodząc już też myślę w przyszłość do tego, co się dzieje, że z jednej strony organizacje pozarządowe od dawna
uczestniczą w politykach miejskich. Tak? Są różnego rodzaju rady, one działają lepiej lub gorzej w niektórych politykach miejskich. To też zależy od tego, jak aktywne mamy organizacje pozarządowe, jakimi tematami się zajmują, czy mamy organizacje ekologiczne i one wejdą w zrównoważony rozwój, czy mamy organizacje, które działają na rzecz praw człowieka i wtedy też one tam są, tak? Bo to od tego też zależy. Ja myślę, ale też że... od tego, czy my jako samorząd podchodzimy do tego poważnie. No bo to, że my, to czy my organizujemy te spotkania, czy nie, czy spotykamy się regularnie, czy nie, czy słuchamy aktywnie, czy nie, czy wdrażamy jakiś rodzaj tych rekomendacji, czy nie, to wpływa na to, czy obywatele uważają, że w takie rady jest sens się angażować. Jak najbardziej. Ja myślę, że to działa, to też chciałabym jeszcze panią Karolinę dopytać, to działa gdzieś na pewno na poziomie polityk miejskich i tak jak sobie myślę, te 5-10 lat bardzo mocno poszło do przodu, jeśli chodzi o zaangażowanie i taką bezpośrednią współpracę organizacji pozarządowych i władz miejskich czy wiejskich. Ale myślę też, że to, co, o czym pani wspomniała, to jest też taki ważny krok i to coś chyba już się dzieje, czyli obecność w zasadzie na razie chyba tylko przez samorząd, tutaj panią Karolinę poproszę o weryfikację, uczestnictwo i aktywność organizacji pozarządowych właśnie w rozmowach już tych trójsektorowych, tak? Czyli samorząd, rząd i organizacje pozarządowe. Jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, czyli tam są dwa ciała, ale jest też Rada Dialogu Społecznego. I ja chciałabym zapytać, bo wydaje mi się, że obserwuję też ze strony samorządów jednak włączanie coraz mocniejsze organizacji pozarządowych właśnie w tą działalność trójsektorową i też OFOP na pewno to robi, odbyły się przy KPO czytania i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pani Karolina, mogłaby pani coś więcej o tym powiedzieć? Tak, no to takie trzy właściwie najbliższe nam ostatnio bardzo konkretne rzeczy, w którym realne widzenie się, współpraca i wspólna praca na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań przy okazji właśnie konsultacji Krajowego Planu Odbudowy i nowej perspektywy funduszy finansowych, i tu o czym wspomniała pani, samych wysłuchań, gdzie właśnie przedstawiciele samorządów, ale również partnerzy społeczni, pracodawcy, związki zawodowe i organizacje pozarządowe w tym trójsektorowym widzeniu się wspólnie, na wspólnych zasadach, to znaczyło taki sam czas dla każdego, wspólne przygotowanie konkretnych postulatów, spotkały się wtedy, to jeszcze były czasy pandemii, online i rzeczywiście wypracowały konkretne propozycje i to rzeczywiście, myślę, wnosi też nową jakość w ogóle do tworzenia polityk publicznych, myślenia o politykach publicznych, kiedy nie mamy jedynie tej relacji rząd, samorząd, komisja wspólna, rząd, organizacje pozarządowe, rada działalności i rząd, partnerzy społeczni, to za każdym razem jest tylko między rządem a konkretnymi środowiskami. I ten moment jednak, kiedy my jako środowisko samorządowe, pozarządowe, partnerzy społeczni możemy pracować nad konkretnym tematem. Drugi bardzo udany przykład to kwestia całej kampanii na rzecz wolnej szkoły i zmian w edukacji, która cały czas trwa i tam bardzo wiele też wkładu wszystkich stron zostało wniesionych. Tak, no to tak, bo to była reakcja akurat na sytuację, w którym trzeba było stanowczo powiedzieć, że pomysły, które się pojawiały, to nie są dobre pomysły i tutaj też wspólnota i siła tego przekazu była większa dzięki temu, że właśnie te środowiska były w stanie pracować wspólnie, pracują dalej. I ostatnia bardzo ważna rzecz, która wydarzyła się właściwie kilka dni temu, kiedy spotkaliśmy się we Wrocławiu, gdzie przy okrągłym stole z inicjatywy samorządów, do których zaproszone zostały organizacje pozarządowe, ale też różne inne środowiska, partnerzy społeczni, akademicy, mieliśmy okazję do spotkania się przy okrągłym stole, ale to, co było też najważniejsze, do wspólnej pracy, która trwała i była bardzo intensywna przed tym finalnym spotkaniem, kiedy pojawiły się konkretne rekomendacje. Oczywiście to jest pewien przyczynek do dalszej dyskusji. To jest początek tak naprawdę tego długiego marszu, który jeszcze przed nami. Ale sam fakt tego, że już widzimy
I oczywiście to moja ocena, ale wydaje mi się, że to jest też ocena, z którą zgadza się spora część osób, które uczestniczyły w tych działaniach, że tak naprawdę na tym powinno polegać tworzenie, wypracowywanie konkretnych rozwiązań, gdzie my jako partnerzy powinniśmy widzieć się wspólnie, powinniśmy wspólnie zastanawiać się nad tym, jak powinno być dobrze. W tym miejscu powinniśmy się ze sobą sprzeczać, dyskutować na argumenty, być może uznawać właśnie, że któraś ze stron powinna zrozumieć, że na przykład jakieś pomysły nie są dobre i dopiero wtedy to daje nam siłę do tego, rzeczywiście mieć przełożenie na konkretne propozycje, które wtedy w przypadku właśnie tej relacji z tymi, którzy tworzą prawo, relacji z rządem daje nam bardzo ważną i silną pozycję. Dobrze, ja tylko dodając dwa didaskalia, Krajowy Plan Odbudowy równa się 126 miliardów złotych dla Polski do 2026 roku, które będą przekazane przez Unię Europejską, o ile Polska, miejmy nadzieję, spełni wymagane kamienie milowe dotyczące praworządności i chciałabym to jakoś też mocno tutaj w mieście Wolności i Solidarności podkreślić, że to jest ten kamień milowy, którego mocno potrzebujemy. I też to są pieniądze, które będą, miejmy nadzieję, też wydawane w konsultacji właśnie z samorządem i z organizacjami pozarządowymi w sposób też transparentny. To będzie pewnie też jakieś działanie na przyszłość. Mogę, ja myślę, że tutaj my tak rozmawiamy o takich rzeczach, które są dosyć hermetyczne też, myślę, a różne osoby nas słuchają, ale też wydaje mi się, że trzeba zaznaczyć pewne takie linie autentycznych trudności, które są w tej chwili w Polsce, wyzwań społecznych, z którymi my sobie musimy poradzić razem, szukając rozwiązań. I które są trudne, i to będzie trudne, bo mamy kilka wątków, które moim zdaniem bardzo zaważą na tym, jak będzie się funkcjonować ludziom w społecznościach. Jakbyśmy sobie podzielili organizacje pozarządowe na te, które ratują codziennie ludziom życie, i to również robią to 1 stycznia, wtedy, kiedy akurat jest dziura pomiędzy jednym budżetem a drugim, i 2 i 3 stycznia też. A te, które tworzą wspaniałe, ważne wydarzenia, ale które nie są uzależnione od pieniędzy, chociażby publicznych, to powiem wam, że bez namysłu nad tym, jak powinno działać prawo, my nie przezwyciężymy strasznego kryzysu właśnie w obszarze usług publicznych, usług społecznych, usług oferowanych przez organizacje pozarządowe. Są tutaj, między nami siedzą osoby, które się zajmują osobami bezdomnymi, osoby, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi i tak dalej. I te osoby, ramy prawne, w jakich teraz funkcjonujemy, a to prawo zostało wymyślone mniej więcej 20 lat temu, dokładnie 19 lat temu, ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, wymaga na nowo spojrzenia na to, gdzie my jesteśmy, żeby zapewnić ludziom stałość usług, żeby zapewnić organizacjom siłę, bo my jako samorząd potrzebujemy silnych partnerów, którzy będą mogli realizować swoje usługi tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, ale którzy nie będą uzależnieni od wyłącznie środków z jednego, drugiego źródła. I myśmy przez wiele lat przerzucali tą odpowiedzialność na organizacje. Mówiliśmy, musicie bardziej dywersyfikować źródła waszego dochodu. Moim zdaniem to nie jest do końca odpowiedzialne. My musimy się zastanowić, jak prawo zniechęca organizacje do faktycznego dywersyfikowania. Spojrzeć na ekonomię społeczną, jak żeśmy na nią patrzyli, kiedy żeśmy ją wymyślali. Spojrzeć właśnie na sposób zlecania usług organizacjom pozarządowym. To są rzeczy, które trzeba wymyśleć razem. Samorząd, rząd, osoby stanowiące prawo, no bo to nie rząd, czyli parlamentarzyści, partie polityczne i tak dalej, i tak dalej. Organizacje pozarządowe. Bo jeszcze to, o czym nie możemy zapomnieć, to jest to, że nie ma ludzi
którzy mogą wypełniać luki na rynku pracy w tych obszarach, gdzie właśnie mówimy o usługach dla osób w najtrudniejszym położeniu. To nie jest tak, że się łatwo znajduje. Niech ktoś spróbuje pielęgniarkę do DPS-u, pielęgniarkę do przedszkola, nawet psychologa i tak dalej, i tak dalej. Opiekuna. Ile znamy osób, które marzą o tym, żeby pracować z osobami bezdomnymi? Tutaj są organizacje, które się zajmują osobami bezdomnymi z usługami opiekuńczymi. Takich ludzi jest mało. Więc żeby im zapewnić w miarę godne warunki pracy, żeby oni mieli tą przestrzeń, żeby mogli to robić, my musimy pomyśleć o prawie, o finansach, o tym, jak to wszystko ze sobą chodzi. A ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, to też musimy myśleć o równości. My tu jesteśmy w mieście równości i mamy całe obszary, całe kategorie osób, które są niewystarczająco zaopiekowane z różnych powodów, ale niektóre są jawnie dyskryminowane, jawnie poniżane w przestrzeni publicznej. To nie tworzy dobrego klimatu do wspólnego myślenia o czymś więcej niż tylko wzajemna obrona. Bo nie chodzi o to, żebyśmy się przed sobą bronili, tylko chodzi o to, żebyśmy my posuwali sprawy Polski do przodu. Taka moja odezwa. Dziękuję bardzo, pani prezydent. Ja chciałabym tę odezwę jeszcze na koniec przy wyzwaniach doprecyzować i skonkretyzować, jeśli pani pozwoli, więc taka chwila na zastanowienie się nad tym. A tymczasem, panie Jerzy, jak to wygląda z pana perspektywy? Czy ten udział organizacji pozarządowych w politykach miejskich, w współtworzeniu ich, pana zdaniem jest już na dość wysokim poziomie? Czy możemy mówić o tym i to jest ten krok do przodu, który już się odbywa i powinien w tą stronę iść, czyli widzenie organizacji pozarządowych jako partnera merytorycznego, nie tylko tego, który realizuje zadania zlecone, ale tego, który też daje swoją głowę, daje swoje pomysły i w politykach miejskich, i w politykach publicznych? No, długi okres czasu do głosu nie byłem dopuszczony, więc no, teraz długo sobie pozwolę dłuższą wypowiedź, jeśli można. Myślę, że rzeczywiście część osób nie do końca może odebrać te informacje, które przekazujemy, bo one są dosyć skomplikowane. Ale odniósłbym się do tego, co Moniko powiedziałaś o tych trudnych usługach. Ja sobie wyobrażam, że gdyby jednego dnia organizacje pozarządowe w Polsce przestały funkcjonować, to byłaby absolutna katastrofa. Na ulicach by się pojawiło mnóstwo zaniedbanych ludzi, mnóstwo agresji, niechęci i tak dalej. Z tego sobie nie zdajemy chyba sprawy, że tym najtrudniejszym elementem życia miasta, zatrzymując się na mieście takim dużym jak Gdańsk, zajmują się w mieście jednak organizacje pozarządowe, które mają swój pomysł, bardzo często mają swój pomysł i zlecenie im zadań nie zawsze, tu się zgadzam, spełnia wszystkie wymogi, jakie powinny być w tym momencie spełnione. Ale to jest jedno, czyli katastrofalna wizja, gdyby jednego dnia organizacje przestały pracować i nawet marzy mi się taki film reklamowy, co by było, gdyby, a potem nagle jest naprawa. Wracając jeszcze do tego elementu, o którym panie mówiły, jak nam się łatwo było spotkać, to ja uważam, że nie ma przeszkód zbyt wielu, bo na pewno są, zbyt wielu przeszkód prawnych, które blokują, uniemożliwiają może, bo częściowo blokują tą współpracę, ale interpretacja tego prawa jest w moim przekonaniu zawsze zawężająca. I miałem ostatnio okazję, przygotowując się do szkolenia, przejrzeć jeszcze raz konstytucję, o której bardzo dużo w ostatnich latach się mówiło i tam jest mnóstwo odświeżających umysł zapisów, które mówią, że do konstytucji warto byłoby się zwrócić, budując interpretację prawa, a nie do werdyktu poprzedniego i jakby powielanego. Bo na przykład jeśli chodzi o polityki publiczne, co jest bardzo już skomplikowanym elementem, to mamy obowiązkowe roczne programy współpracy, które są elementami polityki publicznej, które są powielane. Gdyby one były świeże, gdyby, ja nie mówię o Gdańsku, żeby było jasne, panie prezydent. Dziękuję bardzo. Bo tu jest zawsze konsultacja, zmienia się, nie zmienia, w miarę potrzeb
pewnie też by się dało jeszcze jedni poprawić. Przychodzą, inni nie przychodzą tak na jest, spotkania. Tak jest, oczywiście, ale pytanie, dlaczego przychodzą, a dlaczego nie przychodzą, to jest kolejne. Prawda? Natomiast jest instrument, nie wszyscy z Państwa o tym wiecie, który pozwala na bardzo głębokie włączenie się. Tylko to są zawsze elementy, które nie stanowią bezpośrednio prawa, a przygotowują do stanowienia prawa. Później jednak biorą to w ręce radni i podejmują decyzję. Obojętnie na jakim poziomie, tak to się odbywa. Ale te wszystkie ciała, o których Pani Maria wspomniała, rady, zespoły doradcze i tak dalej, no są elementem demokracji pod warunkiem, że coś z nich wynika. Ja mam takie trochę wrażenie, oczywiście podkreślam, że mówię trochę grubą kreską, ale że jest mnóstwo tego typu ciał i to dobrze, bo my tam się spotykamy, ucieramy swoje poglądy, czasami się kłócimy, nie zgadzamy, ale się znamy. I takie pospolite ruszenie wobec zagrożenia, jakie wywołała wojna i cały ten problem, było możliwe pewnie dlatego, nie dlatego, że mamy system alarmowy. Systemu alarmowego nadal nie mamy. Takiego ogólnego, który, a marzy mi się taki system, że jeżeli coś się dzieje, to wszyscy wiedzą, co mają zrobić. Ale znając się, ufając sobie, bo się spotykamy, patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy, wiemy, co kto myśli, było bardzo łatwo spotkać się, powiedzieć, kurczę, jest coś ważnego do zrobienia, bierzmy się za robotę. I to jest bezcenne. Natomiast kolejny krok to jest, znowu niestety tego słowa użyję, dwóch nawet, operacjonalizacja, czyli ustawienie tego w odpowiedniej kolejności, żeby mogło być skuteczne, i instytucjonalizacja, czyli zapewnienie trwałości. Ja nie mówię o instytucjach, które mają być etatowe. To nie, w NGO-sach fajnie, jak jest stała praca, bo wtedy człowiekowi bezpiecznie się pracuje, ale nie marzę o tym, żeby trzeci sektor stał się kolejnym takim samym pracodawcą jak każdy inny, choć oczywiście poziom zatrudnienia w trzecim sektorze jest potwornie niski po 30 latach, bo poniżej 1% zatrudnionych, co w krajach Unii Europejskiej, tych starych, to jest 7-9%, nawet do 12%, czyli nadal mamy bardzo mało ludzi zatrudnionych w bardzo elastycznej, dynamicznej, pociągającej sferze działania i to trzeba by zmienić. Nadal mamy bardzo mały majątek po tej stronie, bo też mniej niż 1% organizacji posiada jakikolwiek majątek, co jest nieprawidłowe po 30 latach, ale mamy możliwości działania adekwatnego do zaistniałej sytuacji, innowacyjnego, że tak powiem natychmiastowego działania innowacyjnego, z czym na przykład samorząd terytorialny ma pewne problemy, ponieważ on jest w okowach bardzo ścisłego prawa. Musi realizować wszystko z tym, zgodnie z tym, co jest zapisane, a nie to z tym, co jest pomiędzy. My możemy jako obywatele aktywni, zorganizowani robić to, co jest natychmiast potrzebne, nie naruszając prawa. I to ja jest się to klucz, trochę który z niezwykle zgodzę. Trzeba wykorzystać. Ja się z tobą zgadzam, ale trochę się nie zgadzam, bo owszem, jesteśmy w okowach prawa, biurokracji i tak dalej, ale prawda jest taka, że no, kto to wymyśla? No my tutaj, tak? Znaczy my to wymyślamy. No i tak, i nie. Niski kapitał zaufania, niskie zaufanie pomiędzy rządem, samorządem, prawnikami, obywatelami powoduje to, że my wymyślamy coraz to nowe dokumenty do podpisywania. Wiecie, o co chodzi, że i to ja pracowałam przy dużym projekcie Euro 2012, jak były mistrzostwa 10 lat temu i widziałam, jak myśmy wtedy współpracowali, właśnie rząd, samorząd, administracja publiczna. Organizacji nie było wtedy chyba aż tak bardzo dużo, chociaż był też CSR, ale budowaliśmy wtedy takie zaufanie między sobą, takie dążenie do tego, że kurczę, będziemy próbować lepiej rzeczy ustawić. A tego jest w tej chwili bardzo mało. Bardzo mało takich jest przestrzeni, kiedy możemy to robić. I tu oddam honor, a wiecie, jestem krytyczką rządu wielką, oddam, że kiedy trzeba było przygotować specustawę teraz, to żeśmy się wzięli, wszyscy usiedli i żeśmy to dopracowywali razem. To nie mogę powiedzieć. Tutaj, żeby nie było, proszę zapisać, że Habior nie krytykowała rządu w jednej sprawie, że my mamy w sobie tą umiejętność, tylko my tego no niestety nie wykorzystujemy, a chciałabym, żeby to się zmieniło. Pani Karol, no dokończę myśl, dobrze? Pani jeszcze dokończę jedną myśl. Tak? Skorzystam z tego i właśnie dodrę się do dobry. Jeszcze to, co chciałem podkreślić, bardzo często zauważamy, kiedy rzeczywiście problem jest ważny, że cele po stronie i struktur sam państwa, ale samorząd jest elementem państwa, tylko zdecentralizowanego państwa, są te same, co mają obywatele, tylko inny sposób realizacji zadań, inny sposób dochodzenia do tego. I
to powiedziałaś o tym, Moniko, że jeżeli nie uszanujemy tego innego sposobu i nie pozwolimy na rozwijanie tej innowacyjności właśnie poprzez działania obywatelskie, to odbieramy sobie możliwość odświeżenia w ogóle spojrzenia na kwestie problemów społecznych i, co mnie najbardziej boli, zablokujemy potencjał, który można by uruchomić. Ja sobie zadaję takie pytanie i nie ma mądrych w Polsce, którzy by potrafili odpowiedzieć, jaki jest poziom zaniechania aktywności obywatelskiej. Jest prawdopodobnie ogromny wobec trudności, jakie przeciętny obywatel musi ponieść, włączając się w działania społeczne. I to musimy odblokować z całą pewnością. Troszeczkę w takim razie, bo to jest pytanie też o sposób instytucjonalizacji, o którym pan mówił, tak? Że on musiałby być bardzo prosty i przejrzysty. Pani Karolino. Tak, to ja tylko jeszcze chciałam, kontynuując nieco właśnie ten wątek bardzo ważny w kwestii uproszczeń. Między innymi cały czas dyskutujemy, ale właśnie trzeba przechodzić do kolejnych kroków, które będą nam to pozwalać. Uproszczeń prawa funkcjonowania do organizacji pozarządowych, tak żeby one w różnych kwestiach, i tutaj mówimy w tej chwili bardzo duża dyskusja odnośnie kwestii podatkowych, odprowadzania składek, w jaki sposób samorządy powinny finansować, zlecać zadania. To jest ogromny, ogromny dział, ale tak naprawdę odblokowanie rzeczywiście tych kanałów, stwierdzenie, że słuchajcie, po prostu usiądźmy, zobaczmy, jak to zrobić najłatwiej. To bardzo ważne, o czym pani wiceprezydent też powiedziała, o zaufaniu. Nie zakładajmy od razu, że wszyscy przyszli w złych intencjach tylko po to, żeby znaleźć jakąś furtkę, żeby zrobić coś złego. Wiadomo, zawsze może się to zdarzyć, ale wtedy to są jakby konkretne momenty, w których są odpowiednie służby już, powiedzmy tak, które mogą na to zareagować. Natomiast to zaufanie właśnie będzie powodowało, że będziemy też patrzyli na to wszystko z różnych stron i myśleli dobrze, jak to lepiej zrobić. I tylko jeszcze dwa słowa do tych nowych środków funduszowych. Nie będę tu używała takiego żargonu, o którym się mówi, jeżeli się wspomina o środkach funduszy europejskich na przyszłą perspektywę, ale to, co jest jasne i to, co myślę, że wszyscy czujemy, te środki służą budowie, odbudowie państwa, ale też budowie jego odporności. I to, co było wskazywane jeszcze przy tworzeniu Krajowego Planu Odbudowy, nawet jako organizacje zgłosiliśmy cały komponent budowania odporności społeczeństwa i ta odporność bazowałaby właśnie na sile organizacji pozarządowych i samorządów, bo siła państwa jest bardzo mocno związana z siłą organizacji i samorządów. Jeżeli one będą silne, one będą w stanie realizować działania, one będą mogły odblokować swoje zasoby po to, żeby jak najefektywniej je wykorzystywać, to i całe państwo, my wszyscy będziemy silniejsi. A patrząc na te perspektywy nowych wyzwań, no to wydaje się wręcz nieubłagane. Im szybciej jakby zgodzimy się z tym i im szybciej zaczniemy działać, no tym szybciej będziemy w stanie rzeczywiście przygotować się. No niestety, to może nie jest jakaś optymistyczna myśl, ale pewnie tych wyzwań będzie przed nami coraz więcej. Ale uzupełniając to i kontynuując, przesuwanie, ja bym zaproponował przesuwanie, stanowcze przesuwanie potencjału ze strony państwa w dół, zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości, ze strony samorządu w dół na organizację. Przesuwanie potencjału własności, zatrudnienia, realizacji zadań, i to jest, będzie możliwe przy zwiększeniu zaufania i jakby uwspólnieniu interesów, bo o ile absolutnie na poziomie celów my się na pewno zgadzamy, potrafimy to ocenić, to już interesy czasami są nie do końca jasne. One są w różny sposób rozkładane. Bardzo mi się to określenie pana profesora Brondzińskiego, który tu krążył jeszcze dzisiaj, podobało, który nazwał kapitał społeczny, jest czysty kapitał społeczny, ten budujący relacje pomiędzy instytucjami dla dobra publicznego, ale jest zabrudzony, nie brudny, zabrudzony kapitał społeczny, który mówi o interesach. I te interesy są już bardzo mocno uwikłane i politycznie, i finansowo, i one są na tym poziomie skuteczności, one są ok. Natomiast nie zawsze interesy różnych sektorów są zbieżne, mimo że cele są zbieżne. No, myślę, że tutaj dużym wyzwaniem jest to, że wobec jednak rosnącej centralizacji, trochę o czym państwo teraz powiedzieli, to dla nas jedyną szansą jest chyba właśnie decentralizowanie jeszcze mocniejsze, jeszcze głębsze na poziomie samorządu i organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. Ja myślę, że to w ogóle jest temat na jeszcze inny panel.
Ja mam dla Państwa jeszcze jedno pytanie, ale chciałabym zapytać i zaprosić także Państwa, jeśli Państwo mają ochotę skomentować to, co dyskutanci, dyskutantki powiedzieli, albo zadać jeszcze pytanie, to jest ten moment. Nie mają mikrofonu, to jak mają mówić? Łatwo oddam powiedzieć, może chcą Państwo oddam. Coś powiedzieć. Czy jest pytanie? Dobrze. Jakby było, to my mamy mikrofony do podziału, słuchajcie. Ja myślę, że w strefie społecznej jest, było tak dużo miejsca na rozmowy i dialog, że już być może ono się właśnie wyczerpało. Więc ostatnie pytanie do Państwa i zaczniemy teraz od Pana Jerzego, żeby wyrównać ten balans, żeby wyrównać we wszystkie strony. Wyzwania, jakie Państwo widzą dla tej współpracy właśnie sektora pozarządowego i władz samorządowych na najbliższy rok, dwa? Co jest dla Państwa największym wyzwaniem, tym, czym chcieliby Państwo się zająć i co Państwo uważają, że i Polska lokalna, i Polska i w ogóle Polska potrzebuje? Panie Jerzy. Niewątpliwie z perspektywy trzeciego sektora, tak mi się wydaje, a opieram się o rozmaite badania, przesuwanie potencjału w kierunku organizacji obywatelskich zdecydowanie usprawniłoby i spowodowałoby, że reakcja na ewentualne kryzysy mogłaby być dużo szybsza. Wymaga to ogromnego zaufania, wymaga to pewnego doregulowania, być może nie przeregulowania, ale doregulowania prawnego. Myślę, że na poziomie lokalnym absolutnie by to wystarczyło. Po stronie organizacji pozarządowych myślę, że wyzwaniem jest budowanie swojego potencjału, ale w rozumieniu poszerzanie współpracy pomiędzy podmiotami pozarządowymi, bo jednak ostatni okres czasu w konkurencji spędziliśmy, konkurencji o niedostateczną ilość środków, konkurencji o zaszczyty być może i tak dalej, że bardzo mało jest wspólnych inicjatyw znacznej części organizacji pozarządowych. Na przykład Ruch Federacyjny to pokazuje. Na Wybrzeżu mamy silny sektor, ale bardzo słabe federacje. Są rady organizacji, które w zasadzie zanikają, w tej chwili słabo funkcjonują. Czyli podstawowa rzecz po stronie organizacji: wyciągnąć rękę, obejrzeć się wokół siebie, czy nie mam partnerów, z którymi mógłbym podjąć pracę i koniecznie podjąć tę współpracę. Ze strony samorządu wydaje mi się popatrzeć wokół, jakich wspaniałych partnerów macie wśród obywateli, odpuścić pewne, ja wiem, że to nie jest tak łatwo, odpuścić pewne kryteria, które trzeba, formalne oczywiście, nie merytoryczne, i podzielić się środkami, zasobami, które samorząd posiada, niewątpliwie. Dziękuję bardzo. Pani wiceprezydent? Ja myślę, że mamy cztery takie główne wyzwania. Jedno to jest w ogóle jako kraj musimy naprawdę zadziałać, żeby przeciwdziałać recesji, biednieniu społeczeństwa, bo to jest ogromne wyzwanie. Inflacja będzie powodować, że już naprawdę jest niebezpieczeństwo, że w najbliższym sezonie grzewczym mnóstwo ludzi znajdzie się w tragicznej sytuacji. I myślę, że to każdy sektor musi być w tym. To po prostu jest dla nas wszystkich fundamentalne zagrożenie. Druga sprawa, z perspektywy samorządu musimy odwrócić logikę zubażania samorządów. Czyli to, co się teraz dzieje w przypadku Gdańska, utrata 270 milionów złotych w budżecie spowodowana Polskim Ładem, 270 milionów, dla porównania podam, powiem, 100 milionów złotych jest przeznaczanych na zadania zlecone, realizowane przez organizacje pozarządowe. Jedna szkoła to mniej więcej 10 milionów złotych, jeśli się nie mylę. Jakby, wiecie, to są koszmarne pieniądze, koszmarna strata, plus bardzo sztywny sposób tego rozliczania w tej chwili, który powoduje, że faktycznie rząd kredytuje się naszymi pieniędzmi i odda lub nie odda je, bo nam przeliczy. Wiecie, jak to jest, jak macie, płacicie co 3 miesiące rachunek, czy co 2 miesiące rachunek za energię i płacicie zawsze taki sam. A potem następnego roku dostaniecie albo domiar, albo wam oddadzą, albo musicie zapłacić. To my jesteśmy teraz w takiej sytuacji. Jest to bardzo niebezpieczne.
To powoduje, że samorządy mają bardzo małą elastyczność, jeśli coś finansową, jeśli teraz się coś dzieje, coś się stanie, będziemy mieli potrzebę, wiecie jak to jest, widzimy, że jest potrzeba. I dla mnie jest to potrzeba zwiększenia uważności na kwestie pieczy zastępczej, bo jest bardzo dużo dzieci. Dla mnie jest to potrzeba zwiększenia uważności na kwestie bezdomności, bo też się tutaj mamy dużo rzeczy do zrobienia, no szkoły i tak dalej. Jest bardzo dużo różnych wątków. Zubożenie samorządów powoduje jeszcze obniżenie jakości usług dla mieszkańców. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, uważam, że należy się przyjrzeć prawodawstwu, jeśli chodzi o zlecanie tych usług organizacjom pozarządowym, które nazywam tymi, od których zależy ludzkie życie. Czyli musimy zmienić logikę zlecania tych zadań, wzmocnić te organizacje, które zależą, od których zależy dobrostan osób najuboższych, najbiedniejszych, w najtrudniejszej sytuacji. I dla mnie, ja to zobaczę w momencie, kiedy będę wiedziała, że one nie mają problemu w pierwszym kwartale kolejnego roku. To będę wiedziała, że coś się udało nam zmienić. A ostatnia rzecz, to już jest znowu o przyszłości, bo to, co mówiłam, jest o zatrzymaniu katastrofy, a to, co myślę, że o przyszłości, my faktycznie musimy zacząć wymyślać zupełnie nowy sposób współpracy, który integruje kwestie ekologiczne, kwestie równościowe, kwestie usług. W zupełnie inny sposób musimy zacząć je dostarczać. I tutaj przypomina mi się sytuacja, kiedy w Wielkiej Brytanii, jak był kryzys, obcięto finanse samorządów o chyba jakieś koszmarne kilkadziesiąt procent. I oni musieli zacząć myśleć na nowo o sposobie dostarczania usług. Myśmy wtedy uczestniczyli jako Gdańsk w wielu projektach. I myślę, że trochę jest tak, chcąc nie chcąc, że my jesteśmy w tym momencie, że my musimy usiąść i zacząć inaczej myśleć, integrując różne sektory, które muszą się jak w soczewce spotkać, żeby te usługi były na miarę przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Karolina Drescher. Dziękuję. Ja nie będę powtarzać to, co mówili moi przedmówcy, bo ze wszystkim... Ze wszystkim się zgadzam. Chciałabym tylko jakby pokazać, w jakim miejscu jesteśmy. Jesteśmy 3 lata po podpisaniu deklaracji Samorządna Rzeczypospolita. Wtedy też w podobnych okolicznościach właśnie w Gdańsku spotkały się przedstawiciele samorządu, organizacji, podpisały deklarację mówiącą o tym, że chcemy wspólnie działać, że widzimy wspólne potrzeby, wspólne szanse. Jak pokazuje rzeczywistość, no to nie deklaracje ją kształtują. Rzeczywistość kształtują wspólne działania. Te wspólne działania budują zaufanie, to o czym już tutaj była mowa, to one budują wzajemne zrozumienie. To nie jest dziwne, że czasami ci, którzy są w innym miejscu, strony samorządowej, pozarządowej, nie widzą tej perspektywy, nie widzą jakichś określonych trudności, ale właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie się spotkać, zobaczyć i być też w tej gotowości do tego, żeby po prostu zastanowić się, jak to szybko zmienić. I jeszcze raz chciałabym tylko podkreślić to, o czym mówiłam wcześniej, o tej odporności płynącej ze społeczności lokalnych. To też pokazują już komentarze, które odnoszą się do Ukrainy. Dlaczego Ukraina tak dobrze sobie radzi w całej tej tragedii, która się dzieje? Właśnie dlatego, że niedawno zakończyła głęboki proces decentralizacji, upewniając samorządy, budując na nowo tą strukturę. I to pozwala jej w tej całej makabrycznej sytuacji jeszcze w jakiś sposób skutecznie reagować. Więc my, chociażby ucząc się na tych tragicznych przykładach, powinniśmy widzieć, że to już czas takich rozmów, które oczywiście są ważne, bo to jest ten czas spotkania. No to jest jeden element, ale to jest czas działania. Ale czas konkretnego działania, zmierzającego do konkretnych pomysłów, uproszczeń prawa, to tutaj o czym wcześniej było mówione, i do tego, żebyśmy wspólnie rzeczywiście stanęli na wysokości tych wyzwaniach klimatycznych, ekologicznych, prawo człowieczych, to wszystko przed nami, więc myślę, że tutaj ten sojusz organizacji pozarządowych, samorządów
jest bardzo ważny i dla nas wszystkich będzie bardzo, bardzo w przyszłości procentowo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to dwa sektory, organizacje pozarządowe i samorząd, działanie oparte na zaufaniu i zrozumieniu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tej debaty, Państwu za wzięcie w niej udziału. Pani Karolina Drescher-Smalec, OFOP, pani wiceprezydent Gdańska Monika Habior i prezes Fundacji RC, pan Jerzy Boczan. Dziękuję serdecznie. Chciałam powiedzieć, że więcej ludzi kończy z nami tę debatę niż zaczęło, znaczy, żeśmy naprawdę się nastarali, a nie śpiewaliśmy i żartów też nie było. Dziękujemy. Dobrego serdecznie dnia, i zapraszamy do strefy.